Dzień dobry wam, drogie widzki, drodzy widzowie. Drodzy... Dzień dobry. Znajdujemy się ponownie w... Bo... W, Bo... w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Tak, mogliście przed chwilą zobaczyć urokliwe miejsce, jakim są zakola rzeki Rawki. Bardzo ładna rzeka, bardzo też urokliwa do wszelkiego rodzaju spływów. Dość szybko płynie i meandruje. Jest fajnie. Tak, to jest zresztą rezerwa. A my dzisiaj... Omawiamy. Chodziło o trzech publikacjach. Tak. W naukowych. czasopismach naukowych. Yy, czapeczki na początek. Tak, yy, tak. Yy, tak, tak to nazwałem, <laughs> czyli, no, yy, czyli korelacja yy, czapeczek, yy, odkrywania czapeczek, czyli yy, no wiecie, tych za yy, yy, sklepów w czerwiu i ponownie yy, odkrywania przez pszczoły i, z, i zakrywania z powrotem i korelacja... Jak to się ma do oporności? Tak jest. Będziemy też mówić o tym, jak stresory zakłócają cechy biologiczne yy, i społeczne pszczół miodnych. A na końcu porozmawiamy o uczeniu się pszczół. I czy to uczenie na pewno. Czy tak bardzo różni się od uczenia yy, naczel, powiedzmy, naczelnych, powiedzmy. Tak. Naczelnych, tak. Dobra, dzięki. Oglądajcie. No więc tak, Piotrze, omawialiśmy już kiedyś yy, taki artykuł przeglądowy od, yy, odręcza oporności, yy, jaka występuje w populacjach europejskich pszczół miodnych. A to było też w Bolimowskim Parku Karabrazażem, tak, tylko było, w barknikach. Tak, rzeczywiście. I, no i tam opisywaliśmy różne cechy. Jedną z takich cech jest właśnie MNR i SMR, czyli non, Might Not Reproduction i It Might Reproduction, czyli yy, brak Możliwości yy, reprodukcji czerwiu, czyli rozmnażania się, i zmniejszone, roz, zmniejszona, i zdolność, zmniejszona do zdolność do rozmnażania. do tak, no. A z kolei u pszczół miodnych jest taka cecha, którą można czasami zaobserwować, zwłaszcza jak występują różnego rodzaju choroby, czyli że część, część yy, yy, czerwiu w pewnym momencie rozwoju poczwarki jest. zostaje odsklepiona. i z powrotem zalepiona. I po... I to jest taka ciekawa rzecz, że najczęściej, tak przynajmniej w starych podręcznikach, o ile pamiętam było, najczęściej był to sygnał alarmujący, mhm. że dzieje się coś niedobrego. Natomiast, jeżeli by się okazało, to co postanowili sprawdzić i naukowcy, czy jest to skorelowane z dręczą opornością, to mogłoby się okazać, że to wcale nie oznacza, że coś jest złego, tylko wręcz część szczelarzy być może pożądanego. Ja myślę, i nie wiem czy oni. Oni chyba w artykule nie używają tego pojęcia dręczooporności, natomiast tak. na pewno chcą zbadać wpływ korelacji tych dwóch cech. Jest to co, oporność Czyli to jak? jest y, po prostu cecha, to jest słowo, szczerze mówiąc, chyba stworzone przeze mnie. <grych> Je, nie, ale chodzi o to, jak y, powtórne zamknięcie otwartych komórek czerwiu koreluje z... Y, y, Mniej, z zahamowaną reprodukcyjnością. No rozwój. ale jeżeli ma zahamowaną reprodukcję yy, dręcza pszczelego, no to może to się... To idzie w kierunku yy, dręcza oporności, ale nie musi przekroczyć bariery, więc być może yy, te, yy, to, co oni odkryli, jeszcze nie daje nam yy, jakiegoś yy, dokładnego, yy, jakiegoś ostatecznego wniosku. Tak, natomiast piszę o tym, że różne, że to są cechy, że to są, mogą być cechy yy, Varroa Resista. Mhm. Czyli tak. w sumie oporności. A przyznam się, że dość trudny artykuł i yy, było mi ciężko go zrozumieć. Też to miałem, dopiero za drugim albo trzecim razem tak naprawdę yy, doszedłem do tego, o co tu chodzi, ale oni to badali w yy, ciągu trzech lat. 5 badań w każdym z tych lat, odpowiednio w każdym z, miesiąc, z miesięcy sezonu pszczelarskiego i y, odpowiednio na 20, 20 i 15 rodzinach w ciągu tych trzech lat. Używali technik obrazowych, czyli tego, czego, co już przy innych badaniach rodzin pszczelich mogliśmy zobaczyć. Jest to rozwojowa technika, bo Kamery umożliwiają na tyle dobrą rozdzielczość, że techniki obrazowe są ok. I łącznie, łącznie sprawdzili 116 tysięcy komórek czerwiu w różnym wieku, wiek liczyli od momentu zasklepienia komórki. No dobrze, i teraz może powiedzmy trochę dlaczego, mm, dlaczego te pszczoły robotnicy odsklepiają w danym czasie te komórki. Czy to chodzi o to, o to że jakieś tam się zmieniają warunki po prostu? Yy, nie wiem, yy, środowiska dla tych ręczy. Yy, sądząc po tych korelacjach, które jednak wystąpiły, może być tak, że pszczoły mają jakiś zmysł dotyczący porażenia komórki. A przynajmniej niektóre w... mogą mieć. Przynajmniej niektóre mogą mieć. Niektóre pszczoły mogą mieć osobiście. Mogą wyczuwać niektóre feromony i mogą odsklepiać te komóry. Uh -huh, uh -huh. I mogą y je później zasklepiać, wiedząc, że na przykład już jest wszystko w porządku. A co jest w porządku, to jeszcze troszkę dalej zobaczymy. Y natomiast, no, trochę z dwóch punktów widzenia te korelacje były badane. To znaczy, y ten recapping, czyli powtórne zamknięcie otworzonych komórek, wystąpił lub nie wystąpił. I jak to miało wpływ na to, czy reprodukcja VAROA zakończyła się sukcesem? No właśnie, i, z tego, i im wyszło, że, I, że to ma wpływ. I wyszło, że ma wpływ. Z jednym wyjątkiem, kiedy przyczyną tego zaburzenia reprodukcyjności był całkowity brak potomstwa, czyli bezpłodna samica warozy, wtedy nie wykazano żadnej zależności między tym, że, między tym, że ten recapping wystąpił lub nie. Natomiast jeśli przyczyną problemów z reprodukcją był na przykład brak samca spośród potomstwa albo opóźniony rozwój, czyli zbyt późne złożenie jajek i w związku z tym niemożność uzyskania dojrzałości płciowej nawet najstarszej samicy. Jaj, Piotrze? Jaj? <laughs> Przyjmuję. Profesor Wojkeczuwa? Przyjmuję. No to wtedy, to wtedy ta korelacja jest Wtedy ta korelacja jest. Natomiast jeśli popatrzymy na wykres, tu masz ten wykres i to jest. O ten tutaj, ten u góry. Yy, ona nie jest taka duża. To jest na poziomie yy, pojedynczych y, punktów procentowych. 4-5% mm -hmm. yy, różnica, że na przykład yy, Powtórne zamknięcie komórki związane było z tym, że powiedzmy jajo samca zostało usunięte z tej komórki. No właśnie, więc pytanie: Czy, skoro nie wyszło, wyszło że, ma, że ko korelacja jest przyczynowo-skutkowa, czyli e, większość. Przy... Można tak sądzić. Tak, ale tak, tak. na z bardzo pytanie, czy to mały margines. No to właśnie, tylko to pytanie: Czy to, skoro jest taki mały margines, czy to wpłynie rzeczywiście na zdolności tych rodzin pszczelich, które posiadają takie cechy do do jakiejś tolerancji na porażenie wręczem pszczeli. No na waroze, krótko mówiąc, mhm. czyli na tą chorobę. No może, y, może jeszcze przyjrzyjmy się drugiej korelacji. Tutaj y, lepiej to trochę widać. Y, chodzi o częstotliwość właśnie tego otwierania komórek pszczeli w zależności od tego, y, jak później, badając te efekty tego powtórnego zamknięcia, y, jakie znaleziono... Y, jak znale jaki znaleziono stan reprodukcyjny? Czyli y, czy to była y, opóźniona reprodukcja i, i nie doszła do skutku? Czy y, samica była bezpłodna, czy nie, czy nie było samca? Czy może y, reprodukcyjność była normalna i wszystko przebiegło zgodnie z planem, i y, 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 wykluła się przynajmniej jedna samica zdolna do y, osiągnięcia dojrzałości? I tutaj wygląda na to, że to już są wyraźnie większe te wartości procentowe świadczące o tym, że w przypadku kiedy nie ma samca lub kiedy nie ma dojrzałej samicy, która wychodzi z lęgu, ta częstotliwość otwierania była dużo częstsza. I to po to powoduje, że można mieć rzeczywiście, można jakiś taki daleko idący wniosek, ale ostrożnie wyciągnąć, że, że pszczoły mogą mieć taką świadomość. I mogą otwierać ten czerw po to, żeby zabrać jajo, które jest na górze i które najczęściej jest jajem samca, albo najstarszej samicy pierwszej, pierwszej jajo samicze złożone w tej komórce i potem już jest wszystko w porządku, można tę komórkę zamknąć. Ehe. Więc gdzieś bym się dopatrywał w tym badaniu pewnego y, ostrożnego y, podejrzewania, że recapping, czyli powtórne y, zamykanie komórek ma związek y, z właśnie tą cechą Yy, przynajmniej zmniejszania porażenia w rodzinie. Jasne. No to cóż, no chyba tylko się cieszyć, że mogliśmy mm -hmm. o czymś takim się dowiedzieć. Jeszcze jedna mała obserwacja, że yy, znacznie zmniejsza się yy, ilość powtórnie zamkniętych yy, komórek wtedy, kiedy yy, czerw ma ponad 10 dni, czyli ponad 10 dni od zasklepienia. I tu można by podejrzewać VSH, czyli usunięcie jednak tych larw starszych, ale oni sami piszą, że jest możliwy błąd i być może źle oszacowali ten wiek, być może to były larwy starsze i być może się normalnie wykluły z nich pszczoły. Więc nie, to nie jest. To, to tak naprawdę o niczym nie świadczy. Dobra. Czyli. Mamy to, czy temat, nie mamy? Zostawiamy temat z małym optymizmem, jeżeli, yy, jeżeli tak mogę sądzić po tym, co piszą naukowcy. Dobra. W jaki sposób negatywny stres zabija pszczołę? To jest mój tytuł. Przerobiony. Tego badania. To chyba jest dobry, to chyba jest dobry tytuł. Chociaż yy, jak popatrzymy na ewentualnie jak powoli. Na te badania i te wykresy, no powoli. No powoli, bo dotyczy zimowli. To jest tak. moment, kiedy pszczoły są podatne na, na stresory środowiskowe najbardziej. Tak, ale jak zobaczymy na takim fajnym wykresie, może teraz go pokażmy, to żaden z tych czynników pierwotnych nie zabija pszczół od razu, jakoś szybko. To jest ostateczna śmierć ale rodziny... mówisz o tej tabeli? Czy nie, 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 o takim się... fajnym wykresie chronologicznym. A, o chronologicznym, to już wiem. Żaden, tak, wykres... żaden, to, to nie jest tak, że śmierć rodziny na występuje z jakiegoś jednego powodu... Tylko kumuluje się wiele czynników. Nawet mi o ten chodziło. O. Mhm. Tu to bardzo fajnie widać. A, o, a to za chwilę za chwilę, po, po, za chwilę do tego dojdziemy, a jak mogę, to ja wrócę do zupełnie pierwszego. Ale to jest tak, że jeżeli ktoś jest pszczelarzem początkującym, albo nie interesował się tak, tak dokładnie zimowlą w ujęciu teoretycznym, to zimowanie pszczół miodnych, albo w ogóle nie jest pszczelarzem, ale go to ciekawi, to zimowanie pszczół miodnych wygląda w ten sposób, że kiedy przestają kwitnąć rośliny, to pokolenie pszczół letnich, tu na żółto zaznaczone, zamienia się na pokolenie pszczół zimowych, które mają nieco inną biologię inne cechy indywidualne inną morfologię, fizjologię i inną. Długość życia zwłaszcza, bo to, to jest najbardziej spektakularna różnica, bo pszczoły zimowe żyją w średnio około 130 dni, a pszczoły letnie 30-30 kilka. I y, kiedy temperatura spada, pszczoły powoli zawiązują kłąb y, i powodują, y, powodują wzajemne ogrzewanie się. Poprzez to, że, że produkują odrobinę ciepła dzięki drgającym ruchom mięśni. Kiedy temperatura spada jeszcze bardziej, to kłąb się jeszcze bardziej zacieśnia. W zimie niektóre pszczoły giną, kłąb się jeszcze nieco zmniejsza i dalej się zacieśnia. A wiosną, kiedy przychodzi zwiększenie temperatury, to te pszczoły, które przezimowały. Muszą wychować jeszcze pierwsze letnie pokolenie. I tak wygląda cały proces. A naukowcy z Grecji, Niemiec i Francji przeprowadzili, napisali artykuł przeglądowy, który już o tym trochę omawialiśmy co to jest ten artykuł. Mianowicie sięgnęli do baz danych, przeczytali po prostu mnóstwo artykułów na ten temat i jak jakie czynniki stresogenne mogą wpływać na no, brak sukcesu przyjmowej, czyli śmierci rodziny. I po, I po prostu napisali taki artykuł podsumowujący. Tych czynników jest wiele. Może przeczytam, jakie to są główne. Oczywiście o tym pszczelarze doskonale wiedzą, że czynniki takie jak choroby waroza i nosemoza, to jest w sumie dość oczywiste. Pestycy, wpływ w pestycydów, który może być Podtruwający i trujący też jest dość intuicyjne, ale jeżeli chodzi o na przykład udział pożytków, rodzaj gleb i wzajemne interakcje leżące u podstaw ich wpływów, czyli, czyli pewna synergia między nimi, to już może nie być dość oczywiste. Tak. Ale, ale może wpływać, właściwie może wpływać, wpływa. I, i w tabelce, którą yy, Wam przedstawiliśmy i która, któr, którą możemy jeszcze tu powtórzyć. Jest taka informacja, jak mocno poszczególne stresory mogą wpływać na kondycję poszczególnych pszczół i zimujących rodzin. I Jeśli chodzi o dostępność pokarmu, w trakcie właśnie, kiedy to pokolenie się wychowuje, czyli jeszcze przed zimowlą, to nie jest bez znaczenia, a wręcz jest bardzo ważne. Także i są takie. Yy, wpływa na to wiele czynników, na przykład zmiany klimatyczne, na. Mm, Występowanie tych pożytków na cykle prawda, przyrody, na cykle e, danych roślin i na cykle też pszczół. E, e, może to być powodem stresu dla pszczół, więc wydaje mi się, że takim dość ciekawym wnioskiem, jaki mi się nasuwa z tej publikacji, jest to, że nie w każdym rejonie w ogóle da się utrzymać zdrowe pszczoły współcześnie. Tak to można tak to można rzeczywiście wnioskować. Ja myślę, a, że... a przynajmniej zdolne do, do pełnej zimowej Myślę, sukces. że bardzo dobrze, jeżeli teraz wrócimy do tego wykresu, który ciebie najbardziej zainteresował, i, i trochę o nim powiemy, że y, o ile fizjologia, y, odporność, y, wyda, wy, wy, y, wydolność, czyli zdolność pszczół do gromadzenia na przykład zapasów zimowych, i morfologia pszczół wpływają na ich długość życia. Tutaj mamy te wpływy, jak one się kształtują, na ich długość życia. To z kolei długość życia pszczół wpływa na wielkość populacji zimującej i na tą właśnie socjalną termoregulację czyli zdolność kłębu do utrzymania tak, stałej temperatury. W zasadzie Termoregulacja, zaburzona termoregulacja i e, dostępność, brak dostępu do pokarmu są ostatecznymi, zazwyczaj przy, przyczyna, bezpośrednimi przyczynami śmierci. Czyli na, może być tak, że nawet ten pokarm jest, ale kłąb jest osłabiony, mały i nie jest w stanie dojść do pokarmu. Tak jest. I wnioskiem, który tu możemy znaleźć w tym badaniu, jest, że y, zaburzenia tej termoregulacji mogą być dla pszczelarza y, tym czynnikiem którym on może podjąć jakieś działania. I ja nigdy nie podgrzewałem rodzin pszczelich, ale byłbym skłonny, jeśli bym miał świadomość wystąpienia tego momentu, kiedy rodzina nie bardzo sobie daje radę z wyregulowaniem temperatury kłębu. Byłbym skłonny, być może, podjąć jakieś działania o Tak, tylko że to jest dosyć późno. Jak nauk Tutaj naukowcy na końcu sugerują, że no należy właśnie yy, działać, powinno się głównie dążyć do tego, żeby działać czy przeciwdziałać już tym pierwotnym przyczynom, czyli te te temu dostępu pokarmu, do pożytków dobrych. Yy, te yy, oczywiście, jeżeli chodzi o występowanie chorób, czyli, czyli no, unikanie chorób, się czy da się ich unikać, ale to już. Wielokrotnie mówiliśmy jakie Ale ja... tak, no unikanie stresorów spowoduje, że tu na samym początku, tu gdzie Będzie mamy leko. pszczołę i jej dobrostan, to jest ten punkt najważniejszy, tak. gdzie tak. możemy. Ale jest jeszcze jeden. Naukowcy tutaj sugerują, że, ide... że dobrze by było tu przed zimą sprawdzić poziom witelogeniny, wi... mhm. czyli takiego białka, które świadczy o jest markerem odporności oraz poziomy patogenów. No, i tak w zwykłym pszczelarstwie, no to jest dość trudne do zrobienia. I na końcu, na końcu sugerują coś takiego, może tutaj nawet przeczytam, że aby to jednak było powszechnie możliwe, w, zwykły, w zwykłych pasiekach musi rozwinąć się zaawansowane pszczelarstwo precyzyjne, które pozwoli łatwo wykorzystać zaawansowaną technologię w celu zminima, zminimalizowania ryzyka. E, utraty pszczół i maksymalizacji produkcji pszczelarskiej. Czyli e, naukowcy, no, taką mają, wydaje mi się, wizję, że w przyszłości wszystkie pasieki mogłyby zostać takimi jakimiś małymi laboratoriami. No tak, zbadajmy poziom witelogeniny, kontrolujmy e, społeczną termoregulację rodziny, które by być może były nawet tak zminiaturyzowane, że byłyby jakoś dostępne w smartfonie. No i teraz pytanie, czy taka wizja przyszłego pszczelarstwa nam się podoba, czy nie? A czy to, zostawi... każdy, to już każdy sam sobie musi odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, czyli zapraszamy do trzeciego artykułu. Rzut oka na kamery, wszystko jest ok. Uczenie się od innych tego, czego nie można nauczyć się samemu. Niewątpliwie nas to charakteryzuje. Jesteśmy małpami, to nie ulega wątpliwości. Tak zaczyna swój artykuł w Nature Alex Torchon. Mhm. I te, dlatego mnie to zaciekawiło. No. Na, I teraz. Yy, teraz dlaczego? Tak, zwykło się uważać, że. Yy, to, do czego my mamy zdolność, to to, że za pomocą obserwacji innych osobników oraz kumulacji tych informacji, które w ten sposób posiedliśmy, wytwarza się wiedza, która jest przekazywana metodą kulturową i w ten sposób możemy się uczyć nie, nie tylko instynktownie, można by tak powiedzieć, tylko od siebie i innych. I jest to. No, powiedzmy, inny, inny, inny poziom. Inny poziom nauki. Dzięki temu jesteśmy w stanie kumulować niesamowitą ilość informacji i dokonywać po prostu pewnych przeskoków. Tak. Bo wiemy na przykład, że gołębie potrafią się uczyć od osobników swojego gatunku y, innych, bardziej optymalnych tras lotu. Ale cały czas nie jest to. Coś, czego każdy osobnik nie mógłby się nauczyć sam. Więc on się tak naprawdę uczy od innych osobników czegoś, co sam mógłby zdobyć. Um, mm, tak, tak ale ma ale... to umiejętność, że uczymy się rzeczy, których sami nie dalibyśmy rady zdobyć, ale potrafimy się ich nauczyć. Bo ktoś już inny. Bo te... ktoś już inny inny się to tego nauczył. No właśnie. Tak. I teraz. Yy, yy, z... Nie będzie to kontrowersją żadną, i tak zresztą pisze autor o tym, jeżeli uznamy, co już od dawna dosyć wiadomo, że wiele ssaków z, dużym, z bardziej rozwiniętym mózgiem, z dużym mózgiem, takie jak na przykład inne naczelne czy delfiny, mają takie umiejętności. Niektórzy to wprost nazywają kulturami, spotkałem się z tym, a niektórzy, mhm. którzy lu lubią cały czas podkreślać wyjątkowość człowieka, nazywają to, uważ uważajcie. Zachowaniami kulturowymi albo kulturami zwierzęcymi. No bo przecież człowiek nie jest zwierzęciem, według nich, więc nie może mieć kultury, więc, nie więc ma, prostu ludzką kulturę, która no. musi być koniecznie inna. No w skórze, ja nie mam z tym problemu, ja mogę mówić, że zwierzęta mają kulturę. Aleks Storton y, opisuje tu y, eksperyment naszym szympansach, który nam bardzo ładnie pokazuje tą umiejętność. 66 szympansom przedstawiono takie urządzenie podobne do automatu sprzedażowego. Trzeba było wziąć drewnianą kulkę, otworzyć szufladkę, trzymać tę szufladkę otwartą, włożyć kulkę, zamknąć szufladkę i wtedy wylatywały orzeszki. Tak, rzeczywiście, to I coś jak taki automat z batonami. Tak jest, jak automat z batonami. I teraz przez trzy yy, miesiące. Żaden z tych 66 szympansów tej metody nie odkrył. One przechodziły, żyły z tym automatem, traktowały go zupełnie obojętnie. obojętnie. Nie, nie, żaden nie pomyślał, żeby wziąć kulkę i włożyć do szufladki. Ale kiedy dwa z tych szympansów wytresowano, nauczono ich tej sztuczki i, i połączono z powrotem z całą tą populacją. To w bardzo krótkim czasie 14 z nich nauczyło się korzystać z automatu. Poprzez mhm. zwykłą obserwację, jak inne yy, osobniki korzystają właśnie z tego automatu. No tak, i to nie jest kontrowersyjne, ale pójdźmy dalej. Oka yy, może, może powinniśmy zbadać, zostało, yy, czy nie. inne organizmy soc socjalne, społeczne, zaawansowane, tak jak na przykład pszczoły miodne, ale nie tylko, bo przecież czmiele, które są organizmami również modelowymi w różnych eksperymentach, też mają takie zdolności. I były już badania, były, były badania na trzmielach, jak one mogą właśnie uczyć się różnych, skom bardziej skomplikowanych zagadek, a nawet prostych, prostych e, równań matematycznych. Tak, wiemy, e, że potrafią. Pszczoły, są podejrzenia, że pszczoły mogą mieć na przykład e, świadomość zera. Natomiast te, w tym momencie behawiorystka Alice Bridges z Uniwersytetu Mary Queen wykon, wykonała jest, jeszcze, jakby poszła o krok dalej, bo właśnie chciała się dowiedzieć nie tylko, czy czmiele mogą się czegoś nauczyć, tylko czy mogą się od siebie nauczyć to, co powiedziałeś, tej rzeczy, którą sam od, od innego czmiela, czy od innego wręcz organizmu, rzeczy, której same nie byłyby się w stanie nauczyć. I chodzi o takie urządzenie, które ma dwie zapadki. Zobaczcie sobie zresztą na filmie, bo ten film. To... Ten film za chwilę pokażemy, okay. ale najpierw, najpierw warto powiedzieć, co się pojawi na filmie. Więc jest niebieska zapadka, która blokuje zapadkę czerwoną. Więc tak. tę niebieską zapadkę trzeba odsunąć, żeby można było tą czerwoną poruszyć i dopiero czerwona zapadka, jak już jest odblokowana, to umożliwia otwarcie yy, pojemniczkę. Znaczy stylową. najpierw jeszcze trzeba przesunąć yy, i to jest dla tak. dosyć dłuż, długa droga, nie, bo to tam ma na oko z 8 centymetrów. Trzeba przesunąć do końca ten niebieski I tam zapadkę. jest dopiero poidełko ze, ze z nagrodą. I tam tak. I tam jest za czerwoną zapadką rzeczywiście daleko poidełko z nagrodą. No i wypuszczali tam czmiele, słuchaj, powiem ci, że na 36 lub 72 godziny przez 12 lub 24 kolejne dni, czyli dość sporo, to jest y, zdaje się, że dwie trzecie ich w ogóle y, hmm. życia za, za dorosłości. No i okazało się, że no po prostu to było dla to nie jest zbyt trudne. trudne. No, nie to, było... to sobie chyba łatwo wyobrażamy, że dla tak, bo... mózgu czmiela, który A czy to nawet nie chodzi dla mózgu, właśnie. który ma 5-10 tysięcznych w wielkości mózgu szympansa. Gdzieś tam no nie, nie, nie oczywiście to mózg jest pewnym uproszczeniem, ale dla Sposobu funkcjonowania czmiela, który jest stworzeniem o, o dużo prostszej, yy, dużo prostszym układzie nerwowym, jednak. Później do tego I... przejdę, ale omówmy najpierw to badanie. Dobre, no i okazało o, się, że, to... że znaczy, to, taki był sens tego badania. Po prostu ludzie, badacze zaczęli tym czmielom to pokazywać. Kiedy wytresowano dziewięć czmieli, żeby one umiały otworzyć to, te pudełka. A jak to robiono? Po prostu też nagrodę. Do, do, te, do, do tej ścieżki, gdzie jest ta niebieska zapadka, tam też dawano nagrodę, więc po prostu czmielno y, y, motywację, żeby tam przesunąć tę tak niebieską jest. zakładkę. Tak. I po wytresowaniu dziewięciu czmieli i połączeniu z pozostałymi, aż pięć z piętnastu nauczyło się tej sztuczki poprzez obserwację tych dziewięciu, które to umiały. No właśnie. I teraz możemy sobie. Y Czyli jakby to zostało potwierdzone. A powiem Ci, że pisałem też taki artykuł o innym badaniu, kiedyś my żeśmy go chyba nie omawiali, z którego wynika, że słynny taniec pszczół, który też kiedyś uważano za czysto niesyktowny, okazało się, że owszem, umiejętność do jego wykonywania jest wrodzona, ale żeby wykonywać go precyzyjnie, też musi być douczony za pomocą obserwacji innych osobników. Pszczoły, robotnice, które były w sztucznej rodzinie, które nie miały możliwości obserwować, później wykonywały w trakcie dojrzałej zbieraczki, popełniały częściej błędy. Był taniec mniej precyzyjny. No więc, no więc to aż. Moglibyśmy sobie właśnie, bo chciałem trochę powiedzieć o tym, że powiedziałeś, że czmiel nie ma dość dobrego mózgu, żeby sam na to wpaść, tylko że człowiek też mógłby na wiele rzeczy nie wpaść. Bo to pamiętaj, pamiętajmy, że ta sytuacja jest dla czmiela bardzo sztuczna, bo tak. on jest, on jest w sztucznym środowisku, ale wy, ma wykonać zadanie, które jest wymyślone dla człowieka z jego perspektywy. Yy, przecież u, natomiast w naturze to mogą być zupełnie inne jakieś zadania, które wykonują czmiele, czy inne pszczoły społeczne, czy w ogóle owady społeczne, o których my nie mamy pojęcia. No, zgadzam Więc... się z tobą, a poza tym człowiek może wpadłby dużo łatwiej na rozwiązanie tej zagadki, ale umówmy się, gdyby wiedział, że to jest zagadka. Tu jest też taka Właśnie. sytuacja, że człowiek nieświadom, że to jest zagadka. Dokładnie, coś zaczyna... Być może chodziłby o, o takiego automatu z orzeszkami yy, też nie, nie próbując włożyć tej kulki do Yy, Dokładnie, do laty. ale jest jeszcze druga kwestia. Jak najbardziej możliwe jest w naturze, że się zdarzy się taki zbieg okoliczności, i może zdarzył się u przodka człowieka, że, że, mm, zapom że akurat nadarzy się taka okazja, że coś da się zrobić, nawet tak trochę niechcący, nieświadomie, i po prostu zostanie, yy, yy, organizm to zapamięta. Yy, dwa, trzy razy powtórzę, dojdzie do kumulacji wiedzy, i inne osobniki za pomocą obserwacji będą mogły to udoskonalić i przekazywać innym o, osobnikom, i w tym momencie mamy kulturę. Tak I, 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 to chodzi, I to też nie musiało powstać na zasadzie zagadki, tylko wręcz z biegu okoliczności. Na podstawie. A nam, tak. Oczywiście, nam się to wydaje takie wydaje oczywiste. Na przykład, weźmy lustro pod uwagę, tak? No przecież dziecko na początku się nie rozpoznaje w lustrze, no w końcu rodzic mu pokazuje i no przecież to, to jest uczy I się rozpoznawać tak tylko że to jest czynność przecież my widzimy odw odwrotny o obraz odwrócony my się uczymy tak. wi wiedzieć że obraz tak. y góra i dół y są w takiej orientacji tak, a nie tylko, innej tylko chodzi mi o to że to jest dla ciebie oczywiste wręcz wydaje ci się że to jest wręcz dla ciebie wrodzone w tym momencie natomiast kiedyś no nie musiało takie być Chodzi, yy, chodzi mi w, w czasie przeszłym kiedyś tam w ewolucji i, i, i podobnie ja myślę o tych owadach, więc. A jeśli chodzi o budowę mózgu, owszem, jeżeli policzymy ilość neuronów, o kiedyś zresztą sięgnijcie sobie omawialiśmy fajnym, yy, fajny artykuł o mózgu yy, larwy muszki. Jeżeli policzymy sobie wszystkie neurony, jeżeli je poplastarkujemy, chociaż pszczoły społeczne mają jednak dużo więcej tych neuronów niż larwa muszki, tak. to wyjdzie nam, że pod tym względem mają prostsze. Ale jak pamiętam, gadałem z neurobiologiem o tym w podcaście. sięgnijcie sobie do. Posłuchajcie sobie bardzo ciekawy odcinek, co czują owady. To on mi tam wskazał, że ilość neuronów to jedno, współczynnik ence encefalografii, co się często teraz mówi, że jakoś jest skorelowany z inteligencją u ssaków, to drugie. Ale, pszczo ale pszczoły, owady są tak różnymi organizmami, że, nie że im bardziej ewolucyjne, oddalone zwierzę, tym mniej tym, 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 te, te współczynniki, różne mniej korelują e, z, z możliwościami tych owadów i jest jeszcze coś takiego jak mi e, mikronizacja, to znaczy one owszem mają tego mniej, ale w tych różnych neuronach, e, znaczy w nie tylko w neuronach, ale... E, Mm, te układy mają niesamowite zdolności do rozdzielczości, wiesz? Mm -hmm. po, z, za pomocą upakowania po prostu y, w taką mm -hmm. niesamowite, małe rozmiary cze, tego, czego nie mogłyby ssaki. Więc to jest po prostu jakby zupełnie, zupełnie inny organizm. Natomiast no jest dowód. No, ale jakiś potencjał kulturowy na podstawie tego doświadczenia się wyłania. Znaczy, jest dowód, że na pewno mogą uczyć się po prostu od siebie samych takich zagadek, jakie sam, na, na jakie same nie mogłyby wpaść. Mhm. Pytanie, czy ty sam mógłbyś aktualnie wpaść na przykład na. Nie wiem, sam bez. Wyobraź sobie sytuację, kiedy nikt się nie uczy na przykład tabliczki mnożenia. Czy sam byś kiedyś wpadł, że można coś takiego wykonywać? Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Jest to mało prawdopodobne. Hmm. To prawda, no prawda. Wiesz, daje taki przykład. Może tak, tak. to są skrajne przykłady, ale jak się na tym zastanowimy. Pamiętajmy, że kurczę, Bladę, w końcu ewolucja ma miliony lat do działania. Ale tak, to znaczy, tak naprawdę to, to rzeczywiście chodzi o to, że my potrafimy z tego korzystać. No tego się też nauczyliśmy. Korzystać z tego, że ktoś coś odkrył. Uczymy się, nie wiem, jeździć samochodem od instruktora, który nam pokazuje, co i jak naciskać, bo, bo przepisów ruchu drogowego już się uczymy w trochę inny sposób, ale, ale uczenie się chociażby czynności manualnych to jest jednak obserwacja. I próba powtarzania y, y, zaobserwowanych y, ruchów i, i gestów. Tak. I mamy świadomość tego, że się uczymy, budujemy siebie, a jeżeli jesteśmy jednostkami wybitnymi, to jesteśmy w stanie y, powiększyć poziom y, wiedzy i kultury y, społecznej. I o, ktoś może się od nas nauczyć czegoś zupełnie nowego, czego jeszcze nikt od nikogo się nie mógł nauczyć. Technika właśnie mi powiedziała, że powinniśmy kończyć, bo moja kamera się wyłączyła personalna moja. Więc, cóż, pozostaje nam Was zachęcić do następnego odcinka, w którym będziemy trochę kontynuowali ten temat. Dokładnie, można powiedzieć. Dokładnie będziemy. Także zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.